Wczoraj mam informację, że mamy 15 chętnych do budowy. To dobrze świadczy nie tylko o tym, że ośrodek będzie na pewno zrealizowany, ale również o tym, że wykonaliśmy dobrą pracę marketingową, pokazując ten projekt nie tylko tutaj lokalnie, ale w kraju i za granicą, bo na pewno przełoży się to na wynik również finansowy. Dzisiaj też padła informacja o tym, że będziemy kończyć przebudowę stadionu lekkoatletycznego i może nie z naszej takiej miejskiej działki, ale bardzo intensywnie wspieramy wszystkich, którzy angażują się w projekt parowozowni. Przypomnę tylko, że wtedy, kiedy pracowałem jako, byłem przedstawicielem tej ziemi jako senator, udało nam się wpisać i myślę, że mam w tym swoją małą zasługę, te obiekty i je zabezpieczyć. Zabezpieczyć może nie dach, ale zabezpieczyć przed tym, przed chęcią rozbiórki. Bo wiele wskazywało już wtedy, że niektóre fragmenty mogły zginąć z mapy miasta. I tak jak bardzo ważnym argumentem w rozmowach z PKP i odnowie dworca było to właśnie, że jest wpisany do rejestru zabytków, że powinno się znaleźć finansowanie dla niego, tak tutaj dzisiaj konserwator zabytków, a tak naprawdę minister kultury ma narzędzie w stosunku do właściciela, czyli do PKP. Wysłałem niedawno list informujący pana ministra o tej sytuacji. Takich obiektów w Polsce pewnie są setki, a może i tysiące. W związku z tym nowemu ministrowi trzeba zwrócić uwagę, że ten obiekt jest nie tylko wyjątkowy, ale jest w wyjątkowo trudnej sytuacji, gdzie jest potrzebna natychmiastowa jego reakcja. I mam nadzieję, że takaż też będzie. Podobne działania oczekujemy ze strony PLK, czyli Polskich Linii Kolejowych, które mają za zadanie dokończyć to, na co się umawialiśmy, to znaczy przejście od strony miasta. To byłby ten ostatni element, który zamykałby inwestycję dworzec kolejowy z dojściem, to znaczy dzisiaj mamy już czynny przejazd kolejowy, został niedawno otwarty, można korzystać z parkingu wewnętrznego. To jest, myślę, zmiana taka dla wielu podróżnych absolutnie podstawowa. Ona umożliwia korzystanie tym, którzy z walizkami nie zawsze mogli sobie poradzić, by w prosty sposób podjechać do dworca, wysiąść, czy dla osób niepełnosprawnych. No, mimo tego, że powstały windy, jest to na pewno duże ułatwienie. Kolejnym elementem, i ten element jest już wpisany w dokumenty Urzędu Marszałkowskiego, jest przebudowa połączenia Poznań-Piła. Oznacza nie tylko tory kolejowe, ale również przejścia, te, które są położone już od strony za dworcem, czyli między dworcem a Aleją Poznańską. Jestem pewien, że za kilka lat ci, którzy będą przyjeżdżać tutaj do nas i nie będą rok, dwa, trzy, będą mówić to samo, co dzisiaj wiele osób przyjeżdżających, że miasto bardzo się zmieniło, że żyje, że tętni życiem, że pojawiają się nowe pomysły, nowe projekty, bo to nie tylko to, co my tutaj robimy, ale to również, co robią organizacje pozarządowe, w jaki sposób jest tworzona ta tkanka, również związana z kulturą miasta, nie prowadzoną przez organizmy zależne od miasta, ale takie, które powstały w ostatnim czasie
na kanwie prywatnych pomysłów, prywatnych działań, często biznesowych, a nieraz nie. To oznacza, że idziemy w tą dobrą stronę, a ten nasz program to program zrównoważonego rozwoju, takiego, w którym jest miejsce i na przemysł, i na życie codzienne, i na kulturę, sztukę, oświatę, na każdym poziomie i etapie życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.